Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy państwo, witamy was serdecznie i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej konferencji, do towarzyszenia nam w spotkaniu, która dotyczy bliskości z Bogiem, a będzie ona zbudowana na perykopie Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Jesteśmy w czasie Bożego Narodzenia i chcemy przyjrzeć się temu narodzeniu i też zobaczyć bliskość Boga, który rodzi się wśród nas. Jesteśmy przekonani, właściwie czemu taki temat, dlatego że bliskość jest takim fundamentem, na którym Bóg buduje z nami relacje. I jesteśmy przekonani, że właśnie ten temat pomoże Państwu wejść głębiej w relacje z Panem Bogiem, lepiej ją przeżywać, dlatego też taki temat przygotowaliśmy dla Państwa. Ale też bliskość jest taką naszą bardzo podstawową potrzebą. Gdy jej nam brakuje, w przeżywaniu z Bogiem, ze sobą, z drugim człowiekiem, popadamy w pustkę, w cierpienie, w depresję, w taką nicość. Dlatego szczególnie ta bliskość przeżywana w Słowie z Bogiem jest dla nas bardzo fundamentalna i ona niesie nam wyzwolenie, uzdrowienie, zbawienie. Dlatego właśnie spotykając się z tą bliskością, ona będzie nadawała sens naszemu życiu. Bardzo się ucieszymy, jeżeli po tym spotkaniu właśnie Państwo spojrzycie może na swoje życie z pewną czułością, odkryjecie, że tak naprawdę Bóg jest Wam bardzo bliski, tylko nie widzieliście tego, do tej pory tego nie widzieliście, nie spatrzyliście na pewne aspekty. Także zapraszamy. Teraz będzie krótka modlitwa, tu ksiądz poprowadzi. Prosimy o Ducha Świętego na ten czas, aby otworzył nasze umysły, nasze serca, nasze uszy, abyśmy słuchali tego, co do nas dzisiaj chce powiedzieć, co chce zdziałać też przez swoje słowo. Jego słowo jest zawsze skuteczne, zawsze przynosi jakiś plon, ale musimy się na to słowo otworzyć. Módlmy się o Ducha Świętego chwilą ciszy. Amen. Amen. Dobrze, teraz Państwu troszeczkę pokażemy pewną metodę, która zanim przejdziemy do konferencji księdza Bogusława, chcemy Wam pokazać, dać pewne narzędzie, które pomaga nam lepiej wejść w treści Słowa Bożego, lepiej je przyswoić, bo tak naprawdę w czytaniu Słowa Bożego chodzi o przyjęcie go. A żeby lepiej przyjąć Słowo, chcemy Wam przedstawić pewną metodę. Metoda ta, powiem osobiście, bardzo dobrze się sprawdza w takich sytuacjach, gdy na przykład przeżywacie coś takiego, co można nazwać dzisiaj konfliktem wewnętrznym. Czyli na przykład, kiedy twoja wola wie, że coś trzeba, ale twoje serce czegoś bardzo nie chce i na przykład umysł się buntuje. To ta metoda cię scala w jedno. Metodę tą wymyślił ksiądz, założyciel edycji Świętego Pawła Towarzystwa, błogosławiony Jakub Alberione. Metoda nazywa się Jezus, droga, prawda i życie. Ona angażuje trzy władze duszy, umysł, wolę, serce i w ten sposób jednoczy całego człowieka i jest, też niesie uzdrowienie. Ja może powiem tak pokrótce, bo powiem tak jeszcze, że tu nie trzeba jakiejś wielkiej mądrości, wielkiego intelektu, jakiejś mądrości poznawczej. Każdy ją może zrobić, ona jest dostępna dla każdego człowieka, kto chce pogłębić swoją relację z Bogiem. Jest nieco łatwiejsza niż lekcja divina, bo nas w trzech etapach. Trzy etapy i teraz właśnie omówię, jak to wygląda. Więc pierwszy etap to jest prawda. Wprawdzie chodzi o taką rzecz, że na przykład musimy zgłębić treść danego tekstu. Dam przykład, żeby to łatwiej wyglądało. Dzisiaj mamy narodzenie Pana Jezusa, więc Łukasza mamy w drugim rozdziale. Więc patrzymy na to, jaka jest treść. Co, gdzie, kiedy i jak. Tak bardzo powiem łapatologicznie, czyli widzimy treść, że na przykład jest spis ludności, że Józef z Maryją wędrują, że nie ma miejsca w gospodzie, czyli zbieramy fakty, informacje. Dobrze jest na tym etapie na przykład przeczytać to słowo nawet kilkanaście razy, dlatego że słowo to jest osoba i to tak samo jak z osobą się poznajemy, tak samo musimy się oswoić ze słowem, czytać je, poznawać i oswajać się z jego obecnością.
Możemy sobie podzielić to na etapy, a możemy na przykład zrobić na początku takie doświadczenie, że jeden dzień na przykład przeznaczamy na etap prawda. I chodzimy sobie z tym słowem, tak, żeby się w tym po prostu rozkochać, żeby to przyjmować, te treści. Poznajemy, czytamy. Fajnie jest też zrobić sobie na tym etapie, to już jest moja sugestia, mnie pomaga osobiście coś takiego, jak szukam Jezusa w tekście, na przykład Jezu, jaką prawdę widzę o Tobie w tym tekście? Na przykład widzę Jezusa, który jest maleńki. I to mi pozwala na przykład przyjąć własne ograniczenia, maleńkość, tak? Patrzeć też na Jezusa. Patrzenie na Jezusa jest dobre o tyle, bo On Ci pewne rzeczy też będzie odsłaniał w miarę jak będziesz wchodził w ten tekst. I to jest etap prawda. Czyli można sprowadzić go do takiego krótkiego haka myślowego, czyli fakty. Fakty i info. Następny etap to jest droga. Droga jest troszkę inna, bo ona angażuje Ciebie, byś się obejrzał w słowie. Czyli patrzysz na to na przykład, co Cię rusza w tym tekście. Na przykład w narodzeniu tutaj, w tym wypadku pańskim. Patrzysz na to, co się w Tobie pojawia. Jakie emocje. I absolutnie nie oceniasz siebie. Mogą to być bardzo trudne emocje. Może to być na przykład żal, ból, gniew. Spotkaj się z tym wszystkim. Nie uciekaj od tego, nie wypieraj, bo prawdopodobnie w tym przyjdzie Twoje uzdrowienie. Bardzo fajnie zrobić coś takiego sobie, że na przykład jeżeli ja jestem w jakiejś konkretnej sytuacji życiowej, nie wiem, na przykład szukam pracy, leczę się, czyli jakaś konkretna sytuacja życiowa, i porównuję ją, czyli moją drogę, z tym, co jest w Ewangelii. Konfrontuję to. I też patrzę, co się dzieje. Na tym etapie można zrobić sobie coś takiego, to jest bardzo fajna taka wizualizacja, że zapytać siebie, gdzie ja jestem w tej Ewangelii, z kim się utożsamiam, może z osiołkiem, na którym jedzie na przykład Maryja. Zobaczyć siebie oczami, taką scenę sobie przedstawić. Można też zrobić rachunek sumienia, nawet on jest pożądany tutaj na tym etapie. I to jest właśnie etap droga. Ostatnim etapem jest życie. Życie polega, bardzo proste, życie polega na tym, żeby wcielić w życie to, co mi Pan Bóg wcześniej pokazał. Czyli na przykład jakieś pojawiły mi się natchnienia, tak? Zaproszenie na przykład do tego, żeby czułością spojrzeć na własne ograniczenia. Bardzo często może być też tak, że Ci coś Pan Bóg pokaże, a okaże się, że Ty nie jesteś w stanie tego wykonać, że czujesz się bezsilny. I to też jest bardzo dobre i to jest super, dlatego że bardzo często jest tak, że może naszą modlitwą ma być pójście do Jezusa i pokazanie nam, Jemu, naszej bezsilności, naszej takiej bezradności po to, żeby mógł ją uleczyć. Bardzo dobra jest bezsilność. Tak naprawdę to jest Jego ulubione narzędzie. Często jest tak, że w bezsilności Bóg pokazuje, że to Jego łaska, nie nasza zasługa. I to też często jest naszym etapem prawdziwego, głębokiego nawrócenia. Z takiej może pobożności do prawdziwej wiary. Więc po prostu odpowiadamy na to. A jak nie umiemy odpowiedzieć, też nic się nie dzieje. Może być też problem, bo w naszej kulturze często jesteśmy tak w pracy, w rodzinie wychowywani, taką zasługą, że musimy sobie czymś zasłużyć. W Bogu niczym nie musimy sobie zasługiwać. Możemy być bezradni, bez zasług, nie mający stanąć takimi, jakimi jesteśmy i być takimi przyjętymi. I to jest też modlitwa właśnie. To jest też modlitwa, to jest odpowiedź. To jest krótkie, to jest tak pokrótce. Może ja powiem tak króciutkie jeszcze takie świadectwo, jak na przykład ja robiłam medytację tego słowa. Mnie na przykład osobiście uderzyło słowo dni, że dni rozwiązania, tak? Że nadszedł czas rozwiązania i Maryja miała urodzić Jezusa. I to jakoś ten nadszedł czas rozwiązania bardzo mnie uderzył. I później poszukałam sobie, bo można też zrobić coś takiego, że poszukać sobie na przykład jakieś słowo greckie, to jest dostępne na internecie online, można sobie przejrzeć różne tłumaczenia Biblii. I jak ja sobie spojrzałam to ten czasownik, że nadszedł czas jej rozwiązania, okazało się, że ten czas występuje, kiedy Zachariasz skończył zmianę, nadszedł czas jego rozwiązania końca służby, kiedy nadszedł czas obrzezania u Jezusa, kiedy nadeszły dni oczyszczenia. I okazało się, że te wszystkie, ten czas rozwiązania ma charakter bardzo sakralny i rytualny
I to mi pomogło osobiście w takim aspekcie spojrzenia, że to, na co ja czekam, jeżeli jest zanurzone w Maryi, to ona to urodzi. I to będzie miało wymiar wręcz sakralny. I jestem spokojna. I to mi pomogło przyjąć właśnie. Ta Ewangelia mnie do takiego momentu zaprowadziła i z tym się dzielę. Także tak pokrótce, tyle o metodzie. Zaraz wysłuchamy tutaj konferencji księdza Bogusława. Także zapraszam Was do wysłuchania. Zanim będzie parę słów na temat Ewangelii, posłuchajmy jej uważnie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się każdy do swego miasta. Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Przebywali w tej okolicy pasterze, kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: nie bójcie się, oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili do siebie: chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, a co nam Pan oznajmił. Poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie, a gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało oznajmione. Oto słowo Pańskie. Kochani, już słyszeliśmy o metodzie. Właśnie pierwsza rzecz, ta rzeczywistość taka jakby pokazująca to, co działo się wówczas. Czas, miejsce, historyczne osoby, dekret cesarza Augusta. To wszystko spotkało świętą rodzinę. To ta konieczność zapisania się na jakieś listy, prawda, co wiązało się pewnie z podatkami, z różnymi innymi sprawami urzędowymi, co wówczas było jakimś obowiązkiem dla nich, no niezbyt przyjemnym. Wiemy, czas rozwiązania już bliski, droga daleka, niepewność, inni pielgrzymi, tłok w miasteczku. Więc widzimy tą sytuację zewnętrzną, która była dosyć trudna, dosyć niekomfortowa, byśmy powiedzieli. Ale Józef, Maryja wyruszają. Jest mały Jezus pod sercem Maryi i razem jakby nie boją się. Nie ma tutaj opisanych uczuć, emocji. Jest prosty przekaz, ale widać, że idą, że spełniają pewne zadania, obowiązki, które wynikają właśnie z tych obowiązków dotyczących właśnie państwa. Wtedy właśnie może państwa okupacyjnego, takiego, które było represyjne, które chciało tych podatków jak najwięcej, które chciało zarządzać tymi ludźmi w jakiś sposób, mieć nad nimi jakąś władzę. Widzimy, że to w jakiś sposób też ta egzystencja dotknęła tej świętej rodziny. To też jest nam bliskie, bo my też musimy czasami właśnie pójść do urzędu. Czasami musimy pójść na jakieś wybory. Może nie musimy, ale chcemy, ale też jest jakiś obowiązek, prawda, jak się chcemy wpływać na jakieś tam
sprawy związane z naszym życiem, naszą ojczyzną, to chcemy też uczestniczyć w tym życiu politycznym i tak dalej, i tak dalej. Widać, że święta rodzina po prostu wchodzi w to i idzie, żeby po prostu no, spełnić te obowiązki, które są dla wszystkich obywateli jakby jednakowe. Dziwna rzecz, bo przychodzą do Betlejem, a wiemy, że prorocy zapowiadali, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Czyli zobaczcie, ta sytuacja, taka egzystencjalna, wydawałaby się trudna, właśnie jak powiedziałem, niekomfortowa. Kiedy Maryja właśnie już spodziewa się urodzenia dziecka, mały Jezus jest pod sercem, ale tam się dzieją różne rzeczy. Właśnie spełnia się proroctwo. Spełnia się to, co prorocy mówili, że ten będzie z Betlejem. Że będzie pochodził z domu rodu Dawida. I z tego miasteczka Betlejem. Więc oczywiście widzimy, że tutaj czasami w naszym życiu jest podobnie. Pewne rzeczy wydają się trudne, niepotrzebne, nawet złe, nawet jakieś tragedie, choroby, trudności. Wydaje się, że to jest zbędne. Po co to się wydarzyło? Mi się okazuje, że to wszystko jakoś było wpisane w ten plan Boży, w historię zbawienia naszą, a może kogoś innego. Może czasami jesteśmy potrzebni tam, w tym szpitalu, gdzie trafiliśmy, żeby powiedzieć o Jezusie, żeby dać świadectwo. Może jesteśmy potrzebni w jakiejś trudnej sytuacji, żeby okrzepnąć, nabrać takiego doświadczenia, że później jak przyjdą jeszcze trudniejsze, to z nimi sobie jakoś poradzić, z Bożą pomocą. Więc tutaj właśnie dokonał się ten wielki cud. W tym małym miasteczku, gdzie nie mogli znaleźć żadnego mieszkania, żadnej gospody, dokonał się ten wielki cud, przed którym trzeba nam uklęknąć. Wcielenie Boga człowieka. Jezus, Bóg człowiek, przychodzi na ziemię. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. I jak teraz byśmy spytali jakiejś mamy, jakby się czuła, kiedyby na miejscu, gdzie zwierzęta sobie przebywają, musiała rodzić, że musiałaby owinąć w pieluszki i do żłobu położyć zamiast do kołyski czystej swoje dzieciątko, to każda by się pewnie wzdrygała. Myśmy się przyzwyczaili już do tego. Sianeczko, Jezusik, aniołkowie. Ale to była trudna sytuacja. To była paschalna sytuacja. To była radość, ale też ten ból matki. Bo taka sytuacja. A zobaczcie, że ta sytuacja stała się znakiem dla pasterzy. Kiedy aniołowie przychodzą do pasterzy, kiedy pilnują swych stad nocą, ukazują się nagle tym pasterzom aniołowie, ogarnia ich wielki lęk. Przestraszyli się. Jest to zrozumiałe. Noc, a tu nagle jakieś głosy, jakieś światło. Mówią, że ten znak będzie. Będzie niemowlę owinięte w pieluszki, złożone w żłobie. Będzie Józef, będzie Maryja. Prostota, ubóstwo. Bóg już bliższy nie mógł być. Zobaczcie, nie objawił się wpierw królom, nie objawił się uczonym, nie objawił się innym osobom, może znacznym jakimś państwie. Ale objawia się tym, którzy byli w pewnym sensie na marginesie społeczeństwa. I anioł mówi, nie bójcie się. Oto ogłaszam wam wielką radość. Wielka radość. Zewnętrznie? Bardzo skromnie. Mówi się kenoza, takie poniżenie, uniżenie Boga. Bóg staje się człowiekiem. A z drugiej strony wielka radość. Bo Jezus przyszedł, aby nas zbawić. Jezus przyszedł, aby dać nam wolność.
Jezus przyszedł, aby zabrać od nas ten lęk, który towarzyszy każdemu człowiekowi. Tutaj pasterze przestraszyli się zewnętrznych różnych rzeczy, ale my czasami w życiu też boimy się różnych spraw, przyszłości. A może się zarazimy gdzieś za chwilę i trafimy do szpitala pod jakiś respirator, prawda? A może z pracy nas zwolnią, bo firmy padają. A może coś tam, martwimy się o dzieci, martwimy się o bliskich, martwimy się o Kościół, co to będzie? Coraz gorzej, coraz mniej ludzi w Kościele, co to będzie? Dzisiaj anioł mówi jak do pasterzy, do każdego z nas. Nie bój się, człowieku. Jest Bóg. Stał się człowiekiem. Przyszedł, aby cię zbawić. Jesteś już zbawiony. Nawet jeśli twoje życie skróci się przez chorobę, przez wcześniejszą śmierć, to masz otwarte drzwi do wieczności, bramę do nieba. To jest niesamowite, jak Bóg zaplanował nam wspaniałe życie, jak ma wspaniały plan dla naszego życia. Tylko my czasami właśnie nie podejmujemy tego planu, chcemy po swojemu i boimy się. Dzisiaj usłyszmy te słowa. Może słuchaliśmy tego fragmentu kilka już razy podczas tych dni bożonarodzeniowych. Nie bójcie się. Ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Bo urodził się Zbawiciel. Przecież to nie radosna nowina? Ewangelia. Radosna nowina dla każdego z nas. I cóż, aniołowie odchodzą. Czyli tak sobie jak rozważałem to słowo, pomyślałem, chwile pocieszenia duchowego, radości, entuzjazmu się kończą. Ale kiedy przychodzimy do szopki, kiedy przychodzimy do świątyni, kiedy klękamy przed tabernakulum, przed tym namiotem, tabernakulum po łacinie, to jest namiot, w którym jest Pan. Z Nim się spotykamy, adorujemy Go. Kiedy przyjmujemy Go do swego serca, w Eucharystii, kiedy przyjmujemy Go do swego umysłu, chcemy przyjąć do swego życia, kiedy nawet opuszcza nas to pocieszenie, ta radość, ten entuzjazm, to możemy trwać. Bo wiemy, że to ma sens. Bo wiemy, że paschalność, czyli ten krzyż, ten trud, jest jakoś wpisany w historię zbawienia człowieka. Bo to widzimy przy żłóbku, tej szopce, prawda? Widzimy, kiedy Pan Jezus się gubi, kiedy ból cierpi Józef, Maryja, kiedy szukają z trwogą, co się stało. Kiedy widzimy w tych sytuacjach odrzucenia Jezusa, widzimy podczas drogi krzyżowej i na krzyżu, bo przyszedł, aby nas zbawić, aby umrzeć na krzyżu. Więc to są te historie, które pozwolą nam przetrwać. Czyli jest to uniesienie, jest pocieszenie, ale jest czas trapienia. Jest i trud wędrowania, jest i ten strach, który się pojawia. Ale wtedy przypomnijmy sobie te słowa. Nie bój się, człowieku. Kocham cię. Przyszedłem, ażeby cię zbawić. Patrz na postawę Maryi. Patrz na postawę Józefa. Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. To świadectwo pasterzy, przestraszonych, prostych ludzi. Oni się stali jak aniołowie. Zaczynają głosić to, co głosili aniołowie. Stali się apostołami. Zaczynają mówić o tych wielkich rzeczach, które się dokonały. Zobaczcie, tu nie chodzi o wykształcenie. Tu nie chodzi o jakieś fakultety, które można mieć z teologii, z każdej innej jakiejś wiedzy. Chodzi o otwarte serce. Chodzi o tą prostotę otwartego serca, które zaufa Bogu. Oni z pośpiechem, szybko, natychmiast poszli szukać tego dzieciątka. Uwierzyli, aniołom uwierzyli Słowu Bożemu. To jest dla nas taka zachęta dzisiaj, żebyśmy po prostu nie zniechęcili się, kiedy są trudności, kiedy przeżywamy to, co przeżywamy teraz. Żebyśmy mieli to serce Maryi, które uwierzyło, zaufało na przepadłe. Zobaczcie, w ciszy kontempluje Jezusa i staje się tą kontemplatyczką właśnie uczącą nas
właśnie tej bliskości z Bogiem, modlitwy prawdziwej takiej, właśnie adoracji. Adoracji. Bo to jest taka chyba najbardziej bezinteresowna modlitwa. Czyli nie przychodzimy, żeby tylko prosić, żeby tam przepraszać, bo tacy grzeszni jesteśmy i tak się kalamy przed Bogiem, ale po prostu uwielbiać, bo po prostu przed Nim trwać, jak Maryja przy tym żłóbku. I nie bać się, że może czegoś nie mam, może nie jestem właśnie przygotowany, może za mało wykształcony, żeby czytać Słowo Boże. Przypomina mi się taka historia. Kiedyś słyszałem od mego byłego przełożonego z Kalabrii bodajże się wywodził, ksiądz już świętej pamięci. A taką historyjkę nam opowiedział kiedyś. Nie wiem, gdzie on to czytał, czy tam u nich to jest popularne, ale mówiła się o tych pasterzach, którzy chcieli iść szybciutko do Jezusa po tym zwiastowaniu przez aniołów, ale jeden nie chciał. Zaczął się opierać, bo wszyscy coś tam wzięli ze sobą jako dary, no te dary proste, byśmy powiedzieli takie wiejskie, jak to można przy owcach coś mieć, może jakąś skórę, może mleko, może masełko, tak? Czy inne rzeczy, prawda? A on już nic nie miał. Mówi, nie pójdę, z czym ja pójdę teraz? Ale namówili go koledzy, przychodzą do tej stajenki, prawda? I co się dzieje? Pasterze przychodzą z darami, a Maryja trzyma Jezusa przy sercu. Więc daje temu pastuszkowi, który nic nie miał w rękach, Jezusa. Wtedy odbiera te dary. Oczywiście historia może trochę banalna, trochę może taka dla małych dzieci, ale pokazuje pewną rzeczywistość. Ty możesz stanąć jak ten pusty dzban. Ty możesz stanąć z tymi pustymi dłońmi, bo Pan cię napełni. I dzisiaj ten żłóbek i to Boże Narodzenie, to Betlejem, czyli ten dom chleba, jest w każdej Eucharystii. Bo tam możemy przyjść, że Pan nas napełni. Możemy tam być też z Maryją, bo wierzymy, że podczas Eucharystii jest Maryja, też są święci, otaczają ołtarz. I ona jest tą pośredniczką, która może nam dać Jezusa. Jezus chce przyjść do naszego serca, abyśmy przestali się bać. Abyśmy w końcu byli szczęśliwi. Czego nam trzeba się bać najbardziej? Bo czegoś trzeba się bać. A jednak, ktoś by powiedział, no to jednak trzeba się czegoś bać. Trzeba się bać, ale grzechu. Grzechu ciężkiego. Grzechu, który zabija w nas Boga, który zabija w nas życie Boże, który ten grzech zabija w nas miłość. Bo każdy grzech jakoś zabija miłość w człowieku. Czyli zabija to życie Boże. Dlatego tego trzeba się bać i tego trzeba unikać. I od tego trzeba uciekać. I to odcinać od siebie jak najszybciej. A innych rzeczy nie musimy się bać, bo Bóg jest z nami. Bo Maryja jest tą, która wyprasza tyle łask. Bo święty Józef teraz w roku świętego Józefa. Jak warto zapatrzeć się też w tego mężczyznę, męża rzeczywiście prawego, odważnego i bardzo ufnego, bo bardzo ufał właśnie Bogu, bo bardzo ufał Jego Słowu. Nawet jeśli to było mówione do Niego, nie jakoś bezpośrednio, ale we śnie. Podejmował to wyzwanie. Powiedział, że to jest Słowo, którym może właśnie Bóg też się posłużyć. To jest metoda, którą Bóg się posłużył. Kochani, ten czas Bożego Narodzenia, cały czas jeszcze w tym klimacie jesteśmy. Mamy dużo jeszcze tych znaków bożonarodzeniowych wokół siebie. Kiedyś czytałem taki fragment z książki Nowy zeszyt w kratkę księdza Twardowskiego i spodobało mi się określenie, dlaczego jest to święto Bożego Narodzenia. Oczywiście każdy ma swoją teorię, ale ksiądz Twardowski świętej pamięci napisał taki tekst na ten temat. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Żeby każda czarodziejka, która podobała się chłopcom, po 30 latach nie stawała się czarownicą. Ksiądz Twardowski jak zwykle tak
bardzo trafnie to wszystko poujmował. Bądźmy właśnie bożonarodzeniowi, bądźmy tacy otwarci. Dzielmy się Jezusem tak jak ci pasterze, idźmy tam, gdzie Pan nas posyła. Mówmy tak, jak potrafimy, ale też przede wszystkim świadczmy o Jezusie czynem. To jest najlepsza zachęta, to jest najlepsze pociągnięcie do Chrystusa drugiego człowieka. Nie słowo, ale właśnie czyn. Słowo też pomaga, ale przede wszystkim świadectwo życia. Bądźmy tacy bożonarodzeniowi, ciągle dostrzegajmy w tych naszych bliskich kogoś pięknego, wielkiego, małżonce, tą księżniczkę, w której się zakochałeś 30 lat temu, tym narzeczonym, prawda, też tego człowieka, który może być twoim mężem, a nie tylko teraz jest jakimś, prawda, tutaj takim przystojnym, pięknie zbudowanym młodzieńcem, ale pomyśl, że za ileś lat będzie może troszeczkę inaczej wyglądał. Chciej go też kochać, przyjmuj go taki, jaki jest. I tak dalej, i tak dalej. Możemy wymieniać różne relacje, różne sytuacje w życiu, które nas spotykają. Uczmy się właśnie takiej postawy Bożego Narodzenia, tej bliskości przy Jezusie, przy Maryi, przy Józefie. Uczmy się tej postawy pasterzy, którzy przestraszeni, ale szli, poufali Słowu Boga i głosili później to Słowo. Oni też stali się kontemplacyjni, bo wysłuchali i później przekazywali. Przy Jezusie adorowali też, klęczeli tam, zaglądali do tego żłóbka. Właśnie tak jak przy tabernakulum, tak jak przy monstrancji. Byli przy Jezusie i mieli później odwagę świadczyć. Więc uczmy się tych postaw, żeby to Boże Narodzenie przedłużyło się na naszą codzienność. Żeby Bóg narodził się w naszych sercach. On się narodził wśród zwierząt, różni je przedstawiają artyści, prawda, jakieś tam zwierzęta wokół. No, w miejscu na pewno, gdzie zwierzęta mogły być. Może nie było ich, ale miejsce dla zwierząt. I czasami, kochani, nasze serce może być takim miejscem, gdzie jest fajno. Gdzie są różne zwierzęta zmysłowości, złości, jakieś nieuporządkowania jakiegoś. Ale Bóg się nie brzydzi przyjść właśnie w taką rzeczywistość. I z tej szopy, z tego serca, które jest może zabrudzone, uczyni pałac. Bo gdzie jest król, tam jest pałac. On chce być na tronie naszego serca. Chce być królem naszego życia. Zaprośmy go, niech żyje w każdej rzeczywistości. Tu, gdzie jesteśmy. Czy to będzie szpital, czy urząd, czy wojsko, czy szkoła. Zaprośmy go do tej naszej rzeczywistości. Szczególnie do naszych rodzin, które dzisiaj może tak bardzo gdzieś się nam rozdzielają. Trudno jest nam czasami w tych rodzinach przeżyć pięknie kolejne dni. Uczmy się od świętej rodziny, tej harmonii, tego zapatrzenia w Jezusa, tej odpowiedzialności za siebie, tej bliskości i zaufania. Niech Pan nam błogosławi na naszą codzienność. Niech będzie tym, który rzeczywiście narodził się w nas i żyje w nas i wokół nas. Chciałby się powiedzieć amen. To znaczy, niech tak się stanie. Dziękuję za naprawdę piękną konferencję. Jeżeli Was coś właśnie poruszyło w temacie bliskości, to zapraszam szczególnie do tej właśnie metody, bo ona ma to do siebie, że ona bardzo powoduje, że wchodzimy w to słowo. Ono staje nam się bliskie. Bóg jest bardzo bliski nam na wyciągnięcie ręki i właśnie, no tylko trzeba mieć narzędzia, tak? Często pierwsze spotkanie ze Słowem Bożym może być takie, trochę takie trudne, bo coś nas boli, coś nas uwiera, coś nas konfrontuje, ale to zachęcamy Was naprawdę serdecznie, żeby się tym nie przejmować, żeby wejść dalej w to słowo. I żeby pogłębiać tą relację, bo to, co Bóg daje na modlitwie, to jest naprawdę coś najcenniejszego i dlatego to przemienia nasze życie i to jakby powoduje sens naszego życia. Także dziękujemy Wam za Waszą uwagę. Jeszcze krótka będzie tutaj błogosławieństwo, poproszę księdza Bogosława. Zapraszamy Was za miesiąc do kolejnych warsztatów, gdzie będzie o ofiarowaniu Pańskim. A teraz błogosławieństwo.
Bóg zapłać za uwagę i Pani Annie też za takie różne piękne tutaj wprowadzenia i komentarze i zachęty. Niech Pan nam błogosławi. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was, pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać. Szczęść Boże.